innych. Nie było to jednak ostatnie z niedzielnych sportowych zmagań na stadionie imienia Andrzeja Biedrzyckiego, bowiem wieczorem na murawie pojawili się piłkarze BKS Tęczy Biskupiec, którzy w ramach rozgrywek czwartej ligi zmierzyli się z Pisą Barczewo. Mecz rozgrywany przy stadionowym oświetleniu od samego początku dostarczał kibicom Tęczy wielu emocji. Strata bramki na początku spotkania zmobilizowała biskupiecką drużynę do odrabiania strat, dzięki czemu po pierwszej połowie Tęcza prowadziła już 3-1. W drugiej połowie Pisa doprowadziła do wyrównania, tym samym ostatnie minuty spotkania były naprawdę nerwowe. Jednak już w czasie doliczonym podopieczni trenera Jałoszewskiego dwukrotnie trafili do siatki gości, a mecz zakończył się zwycięstwem Tęczy 5-3. W momencie, kiedy już strzeliśmy te 3 bramki, wydawało się, że mecz pod kontrolą, na drugą połowę wychodzimy i tu niestety dostaliśmy 2 bramki. Derby zrobiły się bardzo ciekawe. Na szczęście końcówka nasza była, dobre zmiany dał Adrian Podgórski z Bartkiem Dobrońskim, bo Adrian bramkę dołożył na 5-3, Bartek Dobroński na 4-3, asystę dla Darka Gomiewskiego dał. Także no, cieszymy się wszyscy z tych punktów, ale przyszło naprawdę ciężko. Tu gratuluję postawy też dla drużyny Pisy, bo napsuła nam dużo nerwów, mimo tej ostatniej pozycji w tabeli mecz był bardzo trudny. Ale cieszę się też, że drużyna Tęczy pokazała charakter, zagrała do końca i 3 punkty zostały w Biskupcu. Tydzień sportowy tak naprawdę w Biskupcu kończymy fajnym akcentem. Cały turniej międzynarodowy dziewcząt U15 i dzisiaj biskupiecka Tęcza wygrywa z Pisą Barczewo. No czego chcieć więcej? Tak naprawdę wyniki mówią same za siebie. Cieszy mnie to, że naprawdę było bardzo dużo publiczności właśnie w tej aurze wieczornej przy światłach. Mamy piękny, wspaniały obiekt, do którego warto przychodzić. Cieszę też, że młodzież się garnie do sportu, przychodzi na stadion, ćwiczy, trenuje, tych grup młodzieżowych coraz więcej. No i liczebność tych grup młodzieżowych naprawdę też robi wrażenie. Także nic, tylko wygrywać, bawić się sportem i uprawiać sport dla zdrowia. Wszystkim kibicom dziękujemy i zapraszamy na kolejne sportowe zmagania przy ulicy Wiosennej